Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Upraszamy, żeby ten Kościół został zachowany jako dom Boży. Wróćmy. Chwała Bogu. By nie służył poganom. Salezjanie są poganami, neopoganami. Ksiądz Szymczak, ksiądz Bielski, ksiądz Glabas, inspektor. Myślą, czynią jak poganie. Mówiłem im to. Ksiądz im mówił to w grudniu 2017 roku. A może wyście poganie? I tak jest. Tak mają w sercu, jak bezbożni. Wystarczy nam popatrzeć na Kościół wokół, ulica Wroniecka, Masztalarska, chodnik zarośnięty chwastami, od wielu miesięcy nieobrywanymi. 2 lata temu gonił nas z tego miejsca pracownik Huczko, bo polewał chodnik jakimś środkiem rzekomo chwastobójczym. Dopuścili salezjanie wyłożenie kilkudziesięciu psich kóp pod kościołem, żebyśmy nie klękali tu, nie modlili się. Dziś nie są w stanie wymóc na pracowniku, by powyrywał chwast. Nie chcemy żadnej pozornej cnoty, żeby coś na papierze wyglądało właściwie, a w sercu, w sumieniu zupełnie inaczej. Matko Najświętsza, przyjmij naszą modlitwę. To jest pokuta i ekspiacja za nasze grzechy, którymiśmy przyzwalali na posoborowie. Było to naszą religią. Religia kłamstwa, kompromisu z tym światem. Faktycznie religia antychrysta. Uwiarygadniana przez posoborowych hierarchów. Nie damy Boże świary, różne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Ze wszystkich świątyń, chat i pól popłynie hymn wspaniały. Niech żyje Jezus Chrystus Król w koronie wiecznej chwały. Niech żyje Maria, Matka Sług, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Ponawiam tą modlitwę, którą wezwanie wykierowałem w czasie mszy świętej. Proszę w szczególnej pieczy mieć serce księdza Jacka Bielskiego, ale z nikim innym. Jak pokazuje, jak ci ludzie są, że dla nich skłamać przed sądem, przed przełożonym, to jest chleb powszedni. Ważne jest tutaj co, że przecież kłamca wie, że kłamie. Bielski wie, że kłamie. Że jest gotowy kłamać przed sądem, już skłamał. Ale teraz proszę zwrócić uwagę, że on nawet jak przyjdzie tu do kościoła i stanie za tym posoborowym stołkiem i tam, no przecież każdy z nas Bogiem nie jest, więc potrzebuje od Pana Boga pomocy. To on nie ma nawet jak i do kogo się zwrócić. I tak jak ty wiesz, że biedak zawołał, Pan go wysłuchał, to na co się może, do czego się może odnieść? Do tej śmiesznej mszy? I że tam Pan Bóg słucha? No diabeł jest w stanie człowiekowi służyć, tylko później za to żąda duszy. Wiele rzeczy się dzieje w tym świecie, dlatego że diabeł podpowiada wielu ludziom. Potem zażąda duszy.
Więc ostatecznie na koniec taki Bielski przychodzi do kościoła, czy klęka przed obrazem, przed krzyżem i nie ma nawet jak do Boga zawołać zmiłuj się. Bo jeżeli woła zmiłuj, to jednocześnie musi się wycofywać z kłamstw, z oszczerstw, a tego nie robią. Czyli dla nich ta cała rzeczywistość, którą ty masz nadprzyrodzone, że jest Pan Bóg, że widzi, że słyszy, że jest obecny, dla nich jest kompletnie nieobecna, jest pusta. Oni mają tylko doczesność to, co widziane i ludzi, często głupich, użytecznych idiotów, perfidnych. Także dzisiaj w Matki Bożej Częstochowskiej, danej nam ku obronie, prośmy, bo przecież to nie jest w moim sercu i to nie jest w Twoim sercu, żebyś tym ludziom źle życzył. Ostatecznie, żebyś im życzył piekła, absolutnie nie, odwrotnie, żeby się nawrócili. Żeby się nawrócili. W każdym razie wczuj się w to ich serce. To jest po prostu najbiedniejsi ludzie na świecie. I do tego inni uważają ich za kapłanów, za katolików. Tam wewnątrz nie ma nic. To jest grzech, który rodzi grzech i który rodzi śmierć. Nie ma złych czynów, do których by się nie dopuścili. Są gotowi okłamywać przełożonych, sąd, pod przyrzeczeniem, pod przysięgą. Dla nich to jest nic. Matko Najświętsza Częstochowska, dana nam Polakom w obronie, ratuj tych biedaków. Ksiądz Bielski, Szymczak, Glabas i cała ta szajka broniecka, który przewodzi, kto zatwierdza, inspektor salezjański, metropolit tutaj, miejscowy arcybiskup, władze rzymskie. Tak jakby pod jednym sztandarem stali, piekła. Matko Najświętsza, ratuj. Amen. Idziemy z różańcem, na zdjęcie jeszcze. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.